moving too fast. I'm scared. Listen to the sound of your breath. In and out. In and out. Do this, anyone. Jeżeli chcieli chodzenia po omacku, to właśnie im się to udało. Nie wiem, gdzie mogę jeszcze się udać. O Boże, Boże, Boże. Ten wydaje się stać w miejscu, ten natomiast nam cały czas tutaj przychodzi droga. Jest jeszcze jeden. No nie, dlaczego akurat tu idzie? O nie, ktoś jest blisko mnie, ktoś jest blisko mnie, ktoś jest blisko mnie. I słuchajcie, że wam tłumaczę. Było trzeba przejść znów przez ten dom, zrobić kółko i wrócić się znów do tego miejsca. Czyli jednak błądzenie było wpisane w ten stan rzeczy. Oj, oj, oj. Nie! O Boże. O nie. Zginęłam. Nie rozumiem tylko tego ekranu wczytywania, widzieliście to? Dlaczego spadłam? Przecież trzymałam równowagę. Kurde, oby tego błędu nie powtórzyć. As well. Don't turn back. You're getting close. No nie mam wejść do studni, do nich tam na dół. O Boże. Nie wymiotuj, nie wymiotuj. Tylio. Help me. Już one są tu jeszcze szybsze. Jakby się stąd wylęgły. Ah!
No nie, był tam, już go nie ma. Dillion, co ty robisz? She could spend hours, days even, trapped within herself, in the dark. You see me? Yes. Your eyes were open, but you were gone. And when it finally let her go, she could be anywhere. With no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. Teraz, gdy przyszłam tą najtrudniejszą drogę, bo jednak to była chyba najtrudniejsza droga, najgorsze wyzwanie, jakie... O nie... Jakie w ogóle otrzymaliśmy. Czy mogę teraz wyciągnąć ten miecz? I dopiero tam odkryłam inne przejście. Ten dom był inny. Dillion gave her the strength to pass the warrior trials, and she saw a way out. To leave her past behind and become a warrior in Dillion's clan. Go back. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. No. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this. But years later, with Zinbel's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. A plague. Don't you? Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. A to jego ojciec umarł w zarazie. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us! You have blood on your hands! Czy
on jej powiedział coś takiego w złości, czy to jednak... O Boże. They're coming for you now. They're coming. They're coming to get you. Okay. Hold it! Hold the heavy strike! Hold it! Hold your head! Unleash the sword! She can't remember. Tu mamy... Nie chciałabym porównywać tych dwóch gier, nie jednak. Dlaczego on jest w takiej eterycznej? It's coming back. Focus! It's the only way. You're stronger than that. Focus now. Czemu nie mogę go ranić? Focus now. A, tylko w tym świecie mogę teraz. Tak to wygląda. In the sea of corpses, the corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone a secret. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. No nie. She's lost. She doesn't know where she's trying to get to. Is there any escape? Is there any escape? Właśnie, ile wyobrażeń jest piekła. Agonę najbardziej przypominało mi piekło, natomiast ta ścieżka to też chyba coś podobnego z takimi rynkoma, też widzieliśmy w God of War. To jest chyba gdzieś było też na obrazach. To jest bardzo ciekawe. Tak można sobie wyobrazić piekło. Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zimbo, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Nie starczyło. It's nearly over. Then he can read. Watch out!
No nie. Dobrze, że zatrzymałam sobie to. Najgorsi są ci wielcy na koniu. Walka jest piękna. Gdzie ona jest? Do you hear the signal? Do you hear the voice of your mother, Galina? She calls for you, Senua. Go to her. Answer her pitiful call. The darkness took her life and it will take yours. Mam nadzieję, że nie tutaj, już by mi nie ominęła. Too late. She's calling for you. Why don't you join her? Nie.
ten. O, to będzie ciężka walka, to będzie ciężka walka. Ledwo żyje. Focus.
finish this. End it now. Teraz jest. Isn't that what you deserve after all you've done? Give the darkness what it wants and let it swallow your soul and destroy all that you are. Why are you fighting for someone who is already dead? Just look around you. What hope is there for him? Even if his soul could be rescued, do you think he would thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? Słuchajcie, udało się nam w końcu. Jest jakaś totalna masakra. Mnóstwo przeciwników w ogóle w tej eterycznej i w tej jakby realnej formie. W ogóle nowi przeciwnicy chyba. Jeden rodzaj już widzieliśmy tych taronujących. You both surrendered to the voices. The darkness has taken you. Galena and Senua. Galena and Senua. Natomiast... Tego z toporami jeszcze nie było. Nie, to nie może być nasz koniec. Znów słychać matkę. Może ona krzyczy, żebyśmy tu wcale nie szli. Jest. I can't fight it anymore. Not on my own. Where are you, mother? I want to be with you. That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua, look at me. Do you hear them? They're calling for me. Chciała się zabić. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hand. A potem co on jej powiedział? Say that. You've done nothing wrong. Nic takiego nie mówiłem. Boże, może to jej lęki wyszły. Że i on, Dinion, w końcu ją... Zimbel is a fake. He is a hateful... Zimbel powiedział... It's poison! And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua?
in us. Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. To w ogóle może być opowieść osoby chorej. Może nawet właśnie dziewczyny. Albo chłopaka, którzy chorowali. I o kimś, kto ich wspierał i był im bliski przy tej chorobie. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help. A little hope. Piekło, które nam przedstawiono, no było bardzo interesujące. Wręcz, żeby się powiedzieć, wyglądało pięknie. Resztę zobaczymy w kolejnym odcinku. Ta gra mnie cały czas zaskakuje. Niby jest liniowa, jednak historia jest tak bardzo ładnie opowiedziana i dokładnie, szczegółowo. A lokacje wcale nie są wciąż takie same. Przeciwnicy też się zmieniają. Dostaliśmy kolejnego przeciwnika, szybkiego tym razem. Okej, no to co. Serdecznie wam dziękuję za ewentualne lajki i oczywiście zapraszam was do kolejnego odcinka. Mam wrażenie, że zbliżamy się do końca tej przygody. Myślałam, że może ona nastąpi za chwilę, co byłoby dla mnie przykre, natomiast widzę, że jeszcze będziemy mieli okazję pogościć w tym jakże nieprzyjemnym dla nas miejscu. Okej, trzymajcie się, pa pa!